Nie widzą tego, co ja. Dane wywiadowcze mówią za siebie. Nie zgadzają się. Panie ministrze, musimy ich przekonać. Muszę iść. Przepraszam. Witaj w domu, Lukas. Dziękuję, sir. Dobrze już wrócić. Doceniamy to, co zrobiłeś, ale to była głupota. Jesteś zbyt ważny dla tej operacji. Jesteś zbyt ważny dla mnie. Musiałem, sir. Dałem się złapać. To była jedyna szansa na ich ratunek. Na szczęście był ktoś na wymianę. Kim ona była? Kryptonim Echo. Kanclerz Visari zależało na odzyskaniu tej kobiety. Nie wiemy o niej nic, poza tym, że jest mieszańcem. Pokażę ci coś. Jako władczyni Nowego Helganu nie popełnię... Pewnie już to widziałeś. Będę chronić nasze... Negocjacje zerwano kilka dni temu. Rząd dalej próbuje kombinować. Wiesz, że nic z tego nie będzie. A od kiedy to zaczęliśmy polegać na politykach? Mój chłopak. Słuchaj, wiem, że ostatnio sporo przeszedłeś, ale musisz mi pomóc. Wojna wisi na włosku. Jeden zły ruch i mamy przechlapane. Zrobię, co mogę, sir. To była misja zwiadowcza za murem. Mieli uzyskać informacje o ruchach żołnierzy i logistyce. Potrzebujemy dowodów, żeby uderzyć. Co się stało? Nie wiemy. To sprzed 2 godzin. Od tego czasu cisza. Musisz tam wrócić. Skontaktuj się, gdy znajdziesz załogę i odzyskasz dane. Helgaści wiedzą o nas. Chodzi o minimalizację strat, więc nie zostawiaj śladów. Powierzam ci tę sprawę. Rób to, co umiesz najlepiej. Witajcie w drugim odcinku Skizona. Mam nadzieję, że teraz już sobie trochę postrzelamy. Dobra, gdzie musimy iść? Gdzieś na dół, 24 metry. Dobra, jest tutaj chyba. Trzeba zeskoczyć. Będzie to chyba też taki samouczek. Pierwsza część to było wprowadzenie. Teraz mamy samouczek. Dobra robota, 1-8. Znajdź swój OWL i broń. Przyjąłem. OWL jest to chyba nasz dron, który będzie ważną tutaj bronią i narzędziem przy walce. Zauważyłem kamerę. Spodziewamy się oporu. Użyj taktycznego echa, by wykryć niebezpieczeństwo. 1-8 ostrożnie. Pulsar bez odbioru. Tutaj widać, gdzie spogląda kamera. Nie wiem, czy... Czy się przeciśniemy tu? Może kanałem. Się uda. Dobra. O. Ledwo na styk. Popatrzcie, jak tutaj światło fajnie. Fajnie to jest zrobione wszystko, jak się rozmywa. Tutaj jak wciskam krzyżak do góry, to pokazuje nam, gdzie musimy się poruszać. Nasz cel aktualny. I taktyczne echo. Jest to ten skill, tutaj, który widzicie u dołu. Skanuje jakby pomieszczenie, czy najbliższe obiekty i widzimy przez ściany. Czy miał broń? Chyba nie.
Mamy jednego gościa. Może go obejdziemy tutaj po cichu. Jak go dziabnąłem. No to chyba nie tutaj. Ale coś tu mamy. Minął już miesiąc, a ja wciąż nie mam. Znajdźka. Nie możecie oczekiwać, że doprowadzę to miejsce do stanu używalności. Teraz spada, wydobywa się głos. Nie wiem, czy słyszycie to. Fajne, no fajne wykorzystanie tutaj tego głośniczka w padzie. Dwa cele. Zatakuj przeciwnika i szybko naciśnij. Czyli na jednego musimy skoczyć, a drugiego ściągnąć z nożem. Niech on się tyłem obróci. Coś to... R3 nam tutaj nie działa zbytnio. Chyba nie tak miało wyglądać tu. To jest nasz dron. Dobra, pierwsze to jest atak. Touchpad. W prawo jest to taka lina. W dół tarcza, która nas osłania. I w lewo to jest chyba zwykłe hakowanie. Ogłuszenie targetów. I L1 wydajemy rozkazy. Dobra. Pierwsze tutaj jest hakowanie. To są urządzenia, które ściągają przeciwników w koło wszystkich. Jeśli podbiegnie do tego nasz przeciwnik, to przelatuje takie wsparcie. Dobra, jest hakowane i teraz można podejść. Pierwsza przesyłka zabezpieczona. Kieruje się do drugiej. Przyjąłem 1-8. Amunicja powinna być w pobliżu. Teraz trzeba użyć ataku. I tutaj chłopaków załatwić. No to chyba nie tak miało być. Jak widać, sobie radzi. Tutaj w lewym górnym rogu mamy jego życie. I to jest ta lina, o której mówiłem. Fajnie to wygląda wszystko tutaj. Mamy cel. Widzę przeciwnika.
Tutaj mamy taki tryb snajperski. No i jednego mniej. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Teraz gdzie tu trzeba iść? Dobra, jest tam 130 metrów. Oj. Mamy tutaj dwóch kolesi. Nic nie macie, chłopaki, bo ja spierdzielam. O, wyślijmy drona, żeby zhakował tutaj urządzenie i może ich załatwimy wtedy. Dobra, niech dron do nas wróci. Gdzie on się tu schował? No, no właśnie. Wow, chowają się nawet za przeszkodami. No chyba ktoś alarm wcisnął. No. Dobrze. Punkt kontrolny. O, mamy tutaj kilku kolesi. Może im granacik rzucimy, co? Pulsar, tu 1-8. Jestem na miejscu katastrofy. Status załogi. Trzech nie żyje. Zginęli przy uderzeniu. Pozostali nie mogą być daleko. Znajdź ich. Pamiętaj, żadnych śladów. O, jest coś, co mamy. Pulsar bez odbioru. Wszyscy? O, to zapomniałem zhakować. No, jeszcze nie wszyscy. Wybiegać do mnie dobrze. Będzie łatwiej. No, jeszcze jeden gościu. Szkoda, że po prostu sztuczna inteligencja jest tutaj tak sztuczna. Oj, nie tutaj, kolego, nie to. Ej, snajper chyba. Widzicie, on się tak teleportuje tutaj. Cwaniaczek, ma jakiś teleport. I czasem ciężko ich tutaj namierzyć. Gdzie teraz? Nieprawidłowy kąt, może trzeba niżej zejść. O, udało się. Aha, prawie się udało. Ojej, jak się ślizgiem wpadł. Op. To są miny i jak są na zielono, to oznacza, że to są nasze miny. Jakby friendly target. No. Dobrze pana widzieć. Jak sytuacja? Zniszczyli silnik, nie dotarliśmy do wody.
Masz dane? Tutaj. Cokolwiek mamy zrobić, zróbmy to byle szybko. W bunkrze jest desantowiec, weźmy go. Te cholerne pelotki na tamie podziurawią nas jak sito. Dobra, chwileczkę. Tu cień 1-8. Mam już dane i ludzi. Przeciwnik uniemożliwia nam ewakuację. Sam się tym zajmę. Odbiór. Przyjąłem 1-8, żeby tylko zadziałało. Przyjąłem, ser. Pulsar bez odbioru. Pójdę podłożyć ładunki. Zostańcie i utrzymujcie łączność. Wrócę po was. Tak jest. Wątpiłem, że ktoś przyjdzie. Wydostaniemy się stąd. Spokojnie, to nie koniec. Oby te dane... No. Czyli oni będą sobie tu siedzieć we trzech, a ja będę, kurde, ryzykował życie. Kolejna mina. Dobra, czyli musimy teraz jakieś ładunki tu podłożyć. I po nogach. Wchodzimy pakę. Dobra, przekampimy się, może gdzieś tutaj zobaczymy, jak się ma sytuacja. Może lepiej nie. Fajnie, ten dronik pomaga tutaj dużo i nam pokazuje też od razu, gdzie przeciwnicy są. Gdzie my mamy iść? Tutaj gdzieś widziałem znacznik. O, snajper. Patrzcie, jest. Jest, skubaniec się gdzieś teleportował. O, znowu mamy. Skąd? Dobra, tam na górę musimy jakimś cudem się wdrapać. No i kolejny snajper gdzieś tu jest. Gdzieś. Nie wiem, nie widzę go. Gdzie ty jesteś, skurkowańc? Już chyba z góry go kropniemy, bo nie mam pojęcia, gdzie on poszedł. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę, bo... Tak to trochę dziwnie tutaj wygląda wszystko. Ale naprawdę fajnie to wygląda, detale są świetne. Patrzcie, jak te skały wyglądają nawet. Nie wiem, czy u was będzie to widać tak dobrze. No to ładnie. Gdzie teraz? Gdzie teraz mamy iść? Sam pogubiłem.
jest snajper dziś. Nie, znowu się teleportował. Ale tu go widzę, za drzewkiem siedzi. Dobra. Wszyscy chyba. Udało się. Idę, spokojnie. Dobra, co my tu mamy?